Daniel, gratulacje, drugie zwycięstwo z rzędu na wiosnę. Podobnie jak w Jaworze, prawdę mówiąc, nie miałeś dzisiaj zbyt wiele do roboty. No tak, myślę, że akurat dzisiaj nie było nic, może takiego groźnego, nic szabla nie stworzyło. Natomiast my, myślę, graliśmy dobrze. Początek może troszkę przespany. Szkoda tej straconej bramki, bo może... ale nie podcięła nam skrzydeł. To myślę, że chłopaki szybko wzięliśmy się w garść. Zresztą to, co ćwiczymy na treningach, trener nam w szatni dużo podpowiada też, żebyśmy właśnie grali do końca, że tak samo jak w Jaworze pokazaliśmy charakter. I myślę, że to jest przestrogę dla innych drużyn, że trzeba nas się bać, bo jesteśmy mocni. Powiedz, za tydzień gramy z Miedzią Legnica, klubem, w którym miałeś okazję występować. Jak sądzisz, stać nas na to, aby przywieźć stamtąd komplet punktów? To znaczy, ja myślę, że jak najbardziej. Drugi zespół Miedzi Legnica jest taki po prostu jest taki specyficzny zespół. Trudno jest powiedzieć, jak będzie grał. Zdarzało nam się, pamiętam, takie czasy, że po prostu mieliśmy 50% składu, to był zespół z pierwszego zespołu i kończyło się naszą porażką i to z zespołami tak pokroju Pietrzykowic. Przegrywaliśmy 5 bramkami i mieliśmy połowę zawodników z pierwszego zespołu. Myślę, że tam zawodnicy grają trochę jak na skazanie, ale jest też dużo młodych chłopaków, którzy mogą zadecydować, bo nie ukrywajmy, Legnica ma zdolną młodzież, także... Ale myślę, patrząc na to, jak się sprawujemy, jak to wygląda na treningach, to myślę, że po prostu tej wiosny jesteśmy bardzo mocni i ciężko będzie na pewno. Myślę, że dużo się będą musieli napracować, żeby wyrwać nam jakikolwiek punkt, ale myślę, że 3 punkty na pewno zdobędziemy. Dziękuję bardzo. Artur, gratuluję. Karkonosze zwycięskie na wiosnę. W Pucharze Polski zwycięstwo w lidze. Dzisiaj drugie zwycięstwo z rzędu. No powiedzmy sobie szczerze, chyba Szczawno nie było dzisiaj trudnym rywalem dla Twojego zespołu. Powiem tak, że nie pokazało Szczawno nic jakby nadzwyczajnego. Ale razem okupujemy te dolne partie tabeli i mecz był taki, można powiedzieć, może nie za 6 punktów, ale dreszcz emocji był. Oni się nastawili głównie tutaj na obronę i grę z kontry długimi piłkami. Nam było ciężko jakby przeforsować, głęboko jakby siedzieli w obronie i ciężko było stworzyć jakieś przemyślane akcje, chociaż parę było i nie podłamaliśmy się po tej straconej bramce. Stworzyliśmy sobie te 2-3 sytuacje, które ustaliły w zasadzie do przerwy wynik spotkania. No właśnie, widać, że zespół ma charakter. W Jaworze przegrywaliśmy 2-1, mimo to udało się wygrać. Dzisiaj też rywale objęli prowadzenie, a tak jak mówisz, już do przerwy zespół pokazał, kto tu rządzi i rozstrzygnął los spotkania. Tak jest, to są dobre symptomy i chciałbym, żeby to tak było wszczepione jakby na stałe, nie? Na stałe, żeby zespół właśnie miał ten charakter. Mówię, w drugiej połowie wpuściliśmy też jakby wszystkich zawodników też z ławki, żeby dać pograć, dać możliwość wszystkim zagrać, a te sytuacje dalej się stwarzały, także cieszy mnie to. Nie było jakby takiego specjalnego parcia na zdobywanie bramek, chociaż te sytuacje się stwarzały i ci, co weszli, też je mieli. Skończyło się 3-1, cieszymy się. Powiedz, jak kontuzjowani, bo Łukasz Bizon jednak nie dał rady wystąpić. Mariusz Malarowski, mimo problemów ze ścięgnem, o których wspominałeś, zagrał. Tak, Mariusz pojawił się na własne jakby ryzyko. Ta kontuzja na przerwę wyglądało dobrze, po przerwie już mu się odnowiła chyba i będzie musiał pauzować. Na pewno jest to dla nas problem, jeżeli chodzi o Bizonia, to też, ale mamy nadzieję, że tydzień jest długi i w tym miejscu bym chciał bardzo podziękować ludźmi, którzy nam pomagają, można powiedzieć wolontariusze, pan doktor Kobyłko, pan doktor Rojek czy Robert Cymara, którzy nam w zasadzie tutaj pomagają, bo nie każdy może to rozumieć, ale my dosyć ciężko trenujemy, tak jak w lutym, w zasadzie codzienne treningi, czy zimno, nie zimno, kontuzje i tak dalej, a jakaś taka opieka medyczna musi tutaj też funkcjonować, żeby ten zespół mógł wygrywać. No i taką opiekę z ich strony mamy, dlatego chciałem w imieniu klubu im podziękować. Na koniec powiedz kilka słów o frekwencji, o kibicach. Wydaje mi się, że było dzisiaj co najmniej 400 osób, no i odczułem, że bardzo ciepło nasi zawodnicy są traktowani przez naszych kibiców. No tak, przydałoby się. Jelenia jest dużym miastem. Ja sam pamiętam, że ten stadion był cały jeszcze za czasów Kębudy, jak miałem przyjemność występować tu jako zawodnik. Myślę, że ludzie przyjdą, jeżeli my pokażemy trochę ciekawej piłki. Mamy taką chyba filozofię, ja próbuję wszczepić, że musimy zacząć od siebie i sami ten poziom pewien zacząć reprezentować. Staramy się to robić i jak widać, jakieś postępy są.
i wtedy ludzie się do nas i w sensie kibice i może sponsorzy i miasto, wszyscy gdzieś tam w naszą stronę bardziej się otworzą i będzie tutaj, będą jeszcze mam nadzieję ciekawe widowiska na tym stadionie. Oby tak było, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Bogdanie, za nami trzy mecze, Puchar Polski plus dwa ligowe, trzy zwycięskie. Jako wiceprezes zarządu klubu, jest pan chyba zadowolony z tego okresu? No, udało mi się, powiem szczerze, to namówić Artura Mielskiego i to są wyniki w tej chwili, bo nie chciał przyjść do nas i dopiero po tym skupieniu się są wyniki. No ale powiem, że ręce padają, wstyd mi jest, ponieważ rozpoczęcie sezonu dzisiaj jest. Zaprosiliśmy wszystkich Jeleniogórzan, żeby nie pobierać opłaty. Przyszło no właśnie, rodziny. 400 osób było dzisiaj co najmniej. No właśnie, 400 osób, ale nie braliśmy opłaty, bo to otwarcie sezonu i chcieliśmy pokazać ludziom. No i jak pan wie, dzisiaj grali też juniorzy z Leśną. I jeden z Leśnym, znając mnie, mówi: Boguś, jak nie masz boiska dobrego, to postaw mi kalosze, żebym po piłkę mógł biegać. No i co miałem powiedzieć? No postawiliśmy kalosze, no i taka jest prawda, nie ma tu ten. Przyszły rodziny na mecz dzisiejszy tych seniorów. No właśnie, sam słyszałem na trybunach, przyszły. Przepraszam, że wejdę w słowo. Naprawdę ludzie byli zdenerwowani, zdegustowani, nie mieli gdzie usiąść, bo nie ma nawet jednego czystego krzesełka na trybunie. No przyszła rodzina, przyszło dużo rodziny gdzieś, naprawdę dużo dzieci małych było, bardzo ładny widok. I jedna mamusia wyciera się dzisko i patrzy na mnie: panie Bogusiu, jak pan zarządza stadionem, to nie można było siedzisku myć? I co ja miałem powiedzieć? Ja nie ma na to wpływu. A siedziska po tamtym sezonie i w tym sezonie ani razu nie były myte. A jedna pani to by w pół godziny do siedziska myła. A rodziny przyszły i chusteczkami cierały i klełyły na czymś świat. No przykro bardzo to jest, ale ja jestem przekonany, że prezydent o tym takich nie wie, bo jeżeli popatrzmy na tą wodę chociaż tutaj, no to dzisiaj z tych drugich, z tych ze Szczawna, powiedział: weź pan beczki gnojówkę, wywieź pan z tyłu. I co ja mam odpowiedzieć? No wstyd. No. Czy klub będzie czynił jakieś starania u gospodarza stadionu, aby ta sytuacja się zmieniła, aby na następnym meczu rodziny z dziećmi, jak pan mówił, których było bardzo dużo, miały gdzie usiąść? Panie, napiszemy na pewno pismo do prezydenta i jeszcze raz podkreślam, nie chciałbym mieć wiadomości, że pan prezydent zawiła o tym wszystkich tu delikatnie, niedoróbkach, powiedzmy delikatnie, nie będę mówił o tej gnojówce, co mi dzisiaj naubliżali z Leśnej i ze Szczawna, że nie wie prezydent o tym wszystkim, o tych siedziskach, o tym wszystkim, no bo jakby wiedział, bym się dowiedział, że prezydent wiedział i tak to stoi. 3 lata, panie redaktorze, 3 lata usuwają awarię wodną. No jeśli by o tym wiedział, to chyba wiaderko dziecinne bym miał i łopatkę do piasku i bym to już dawno usunął, tą awarię. 3 lata woda stoi i gnojówka. Proszę zobaczyć, stoją kalosze. Tam tak, stoją tak, kalosze. To widzieliśmy podczas meczu. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Dziękuję.